minutka pozostała do zakończenia rywalizacji. Na prowadzeniu ciągle Severin Freund. Dajki to przesunął się z 14 w najgorszym razie na 5 miejsce, a teraz będący na 3 miejscu po pierwszej kolejce Robert Kraniec, rekordzista Słowenii, reprezentant Słowenii, 217,5 metra w pierwszej kolejce. Będzie daleki lot, będzie bardzo daleki lot, jest fenomenalny lot Roberta Krańca, może nowy rekord skoczni, coś niebywałego, ależ poleciał daleko. W pierwszej serii Tepes poprawił rekord Słowenii, 235,5 metra, on teraz 244 metry, trzeci wynik w historii lotów narciarskich, dalej tylko Johan Remen-Evensen i Anders van Emmel. 244 metry przy wietrze z tyłu skoczni, 0,3 metra na sekundę. No, to lądowanie ledwo ustane przed Roberta Krańca, ale przy takiej odległości poprawiony dziś po raz drugi rekord Słowenii. Powrócił do tytułu rekordzisty kraju Robert Kraniec. No ale dla niego przede wszystkim najważniejsze, że on, proszę państwa, w 6. występie na Mistrzostwach Świata w lotach będzie miał medal. Na razie jest na prowadzeniu co najmniej 3. miejsce Roberta Krańca. Brawo!